Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Board Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś mam dla Was recenzję gry Mikro Makro na tropie zbrodni. Jest to gra wydana przez wydawnictwo Lucky Duck Games, która przekazała nam grę do recenzji i bardzo im za to dziękujemy. Jest to gra kooperacyjna, detektywistyczna gra, która gracze od 1 do 4 będą starali się rozwiązywać przeróżne zagadki kryminalne, które miały miejsce właśnie w tym mieście. A aby to zrobić, otrzymujemy w grze ogromną, wielką mapę, która zajmuje nam praktycznie cały stół i wygląda to naprawdę świetnie. Tą mapę możemy położyć na stole, możemy sobie przypiąć do ściany, to w zależności jak tam gracze uważają. No jak widzicie, gra tętni życiem, ta mapa tętni życiem. Naprawdę tam jest dużo, dużo przeróżnych pobocznych postaci, którzy tworzą klimat takiego żywego miasta, po prostu postacie chodzą, kupują, jedzą, spotykają się, rozmawiają, a w międzyczasie pojawiają się morderstwa, tajemnicze śmierci, które my musimy rozwiązać. I tutaj mamy 16 zagadek, w tym jedną taką startową, która pokazuje nam o co chodzi w grze, a pozostałe mamy pogrupowane poziomami od 1 do 5. I tutaj w zależności jak czujemy się na siłach, decydujemy sobie o poziomie zagadki. A zagadki są naprawdę świetne, są czasami ciekawe zwroty akcji, nieoczekiwane zakończenia. I to jest bardzo fajne w tej grze. Oczywiście ja Wam tego nie pokazuję, jak wygląda rozwiązywanie każdej sprawy. I jak tylko powiem Wam, to chodzi, że każda sprawa ma ileś tam kart, które zadają nam konkretne pytania, gdzie znajduje się przed dana osoba, gdzie porzucono narzędzie zbrodni, gdzie znajduje się zabójca i tak dalej, i tak dalej. I po prostu musimy odpowiadać na tak naprawdę na pytania tych kart, aby rozwiązać całą zagadkę. Nie chcę Wam po prostu psuć zabawy, bo zabawa jest przednia w tą grę. Naprawdę tą grę bawiliśmy się świetnie, jest naprawdę rewelacyjne. No zasady są praktycznie znikome, tak? Mamy czytać karty z sprawy i znaleźć to na mapie i lecimy dalej. Więc tutaj mamy niby na pudełku 12+, ale myślę, że to jest raczej spowodowane tym, że chodzi bardziej o niektóre sprawy, które występują w grze, bo niektóre są dosyć makabryczne, ale niektóre są też takie, które są dosyć lightowe, dobrze znane, więc myślę, że jeżeli dostosujemy odpowiednią sprawę, to spokojnie możemy zagrać z młodszymi osobami. Gra jest od 1 do 4 graczy i myślę, że spokojnie tutaj możemy zagrać w większym gronie. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli możliwości, jeżeli chodzi o to, żeby każdy z graczy miał odpowiednie dojście do mapy, więc też możemy zagrać w większą ilość osób i to jest też bardzo, bardzo fajne w tej grze. Czas 15-45 minut mamy na pudełku. Oczywiście to jest bardzo luźna kwestia, jeżeli chodzi o czas. Tu kwestia od tego, jak długo zajmuje nam rozwiązanie sprawy, jak długą sprawę weźmiemy, czy gramy jedną sprawę, dwie, czy pięć od razu. Więc tutaj czas tak naprawdę nie gra roli, bo bawimy się przy tej grze świetnie. Jest rewelacyjna gra, naprawdę jest to jedno z takich ciekawszych odkryć w tym roku moich. Naprawdę nie miałem do czynienia z taką grą detektywistyczną do tej pory. Jest naprawdę rewelacyjna. Jedyny minus tej gry to taki, że ona kiedyś się skończy. Mamy 16 spraw, rozwiążemy je. Mamy jeszcze takie mini sprawy w końcu instrukcji, które też są fajnym smaczkiem. Możemy sobie je rozwiązać. Niemniej jednak ona się w pewnym momencie kończy. No i czujemy taki niedosyt, że chcemy tego więcej. No i będzie tego więcej, bo mamy już zapowiedź, że będą kolejne sprawy, kolejna edycja gry, nowe miasta, więc nic, tylko czekam na kolejne wydania tych gry w języku polskim. Mam nadzieję, że Lucky Duck Games nie zawiedzie i wyda kolejne tytuły z tej serii na polskim rynku, bo naprawdę jest to świetna, rewelacyjna gra detektywistyczna o prostych zasadach, ale dająca tyle frajdy, że do tej pory nie pamiętam, żeby miał aż tak dużo zabawy przy grze planszowej tego typu. Także biegnijcie do sklepów,
kupujcie, bo naprawdę nie zawiedziecie się, jeżeli zagracie w tą grę. Kto nie zagrał w tą grę u mnie, był zachwycony, chciał rozwiązywać kolejną sprawę i po prostu w pewnym momencie widać było taki smutek na twarzy, że co, już koniec, nie ma więcej, chcemy więcej. Tak, chcemy więcej, także Lucky Duck Games, czekamy na kolejne edycje. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na kolejny materiał. Zapraszam również Was do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę. No i oczywiście trzymajcie się. Cześć.